Proszę Państwa, wracamy do gry. Dwie minuty do zakończenia trzeciej kwarty. Katowice prowadzą prawie 30 punktami. 56-27. Czyli odrobili już te 20 punktów i jeszcze mają w zanadrzu kilka. Jest dobrze. Zobaczymy, co na to teraz Prudnik odpowie. Ale teraz ładny przechwyt. Majka, nie. Jeszcze mecz trwa, jeszcze mamy przed sobą całą czwartą kwartę. Wilczyński, Daniluch, dużo dzisiaj grają zespołowo. Faulowany Wilczyński. Dużo zespołowo grają katowiczanie. To popłaca. Wilczyński, dwa rzuty wolne. Wiluś tam coś mówił, że w razie nie awansu do finału A będzie szukał klubu na wypożyczenie, a tu się zapowiada szansa na awans i walka o ćwierćfinały. Ale nerwowo, strasznie nerwowo gra dzisiaj Prudnik. Ulewisz. Wilczyński za trzy. Zebrał. Jeszcze raz nie. Kulewicz. Ale nie ma obrony w ogóle. Nie ma za obrony, nie ma zastawienia w smykach. Ja po raz kolejny chciałbym serdecznie pozdrowić twórców strony internetowej Nasz Basket w Prudniku. Strona internetowa Nasz Basket. Bardzo popularna. I życzenia urodzinowe, bo nie tak dawno, wczoraj czy przewczoraj, obchodzili rocznicę istnienia, założenia strony. Dzisiaj już w innej szacie graficznej, zdecydowanie lepszy, pełen profesjonalizm. Nic dodać, nic ująć. Fantastycznie prowadzona strona. Wiele ciekawostek, wszystko na bieżąco. Jeszcze może filmików brakuje, ale podejrzewam, że prędzej czy później także założą na portalu YouTube filmiki. Pozdrawiamy wszystkich administratorów strony Nasz Basket, prudnickiej strony. I Wilczyński. Proszę Państwa, przewaga wzrosła do 31 punktów już. A chciałoby się powiedzieć, że to nie można nadrobić. Ale skoro Gliwiczanie potrafili wygrać 40 z Rybnikiem, to dlaczego Katowice nie mogą 40 wygrać ze Smykami? Koniec, jeszcze jedna kwarta. 62-31, a potem będziemy czekać i na Bytom i liczyć, że Radek Kudali wygra z Prudnikiem pod koniec miesiąca. Sędziami.